W Kielcach miało miejsce ostatnie posiedzenie Regionalnej Rady Programowej do spraw Szkolnictwa Zawodowego, powołanej w ramach realizacji zakończonego właśnie programu Nowoczesna Szkoła Zawodowa, Nowoczesny Region. Uczestnicy spotkań wspólnie podkreślali konieczność dostosowania zarówno form kształcenia do sytuacji na rynku pracy, jak i udoskonalenia narzędzi praktycznej nauki zawodu, a także ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oferującymi praktyki, staże i zatrudnienie. Zawsze angażuję się w takie spotkania, ponieważ uznaję, że zawsze mogę coś wnieść ze względu na swoje już doświadczenie w tym zakresie, ponieważ szkołą zawodową na poziomie policjalnym kieruję już przez 8 lat. To nie tylko szkoła jest zaangażowana w proces kształcenia i nie można szkoły tak klasyfikować, ponieważ tutaj pracodawcy mają bardzo dużą rolę. Dobrze jest, jeżeli jesteśmy w pełnym komplecie, czyli przedstawiciele różnych instytucji, nie tylko nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele urzędów, ale również jeżeli są pracodawcy, bo to ostatecznie oni są beneficjentami tego kształcenia, ponieważ tego absolwenta szkół zawodowych oni otrzymują do siebie, do pracy, oni weryfikują i to, jak on jest przygotowany, nie mogą tylko scedować na szkoły i potem obarczyć ich odpowiedzialnością, że to kształcenie kuleje, bo ten absolwent nie spełnia ich oczekiwań. Powinni się aktywnie w ten proces angażować.